Jako, że dowiedziałem się, że właśnie wjechał kontener, to dzisiaj porozmawiamy o elektrowni 1 kW, która właśnie dotarła, 48 V i przy okazji spróbujemy porozmawiać o tym, jak czytać karty katalogowe. Tak, żeby wyciągnąć dla nas, dla klienta z nich to, co nam jest najbardziej potrzebne. Na podstawie karty katalogowej właśnie tej elektrowni. No to tam u góry jest podmiot, który to zgłaszał, czy który odpowiada za dane w tej karcie katalogowej, czyli najczęściej importer, producent, czasami jest to dystrybutor. Nazwa produktu, no i charakterystyka. 1-kilowatowy generator AC, no to już będą wrzaski, samowzbudny, magnesy neodymowe, typ mała elektrownia wiatrowa, pracujący w zakresie napięć 0-100 V, napięcie nominalne 48 V. Uff, no dobra, ale jedziemy. O tym, że wszystkie generatory w elektrowniach to są generatory trójfazowe, to już chyba mówiłem 1 587 000 razy, co najmniej. Ale powiem jeszcze raz, wszystkie generatory to są generatory trójfazowe, z których prąd potem prostujemy mostkiem prostowniczym, tak? Albo od razu mamy mostek w sterowniku, no to już zależy od tego, jak to podłączamy. Mała elektrownia wiatrowa, co to znaczy? Każda elektrownia wiatrowa do 40 kW, przynajmniej tak było w starej ustawie, jest uznana za małą elektrownię wiatrową i nie podlega ustawie antywiatrakowej. To też jest istotne, żebyśmy wiedzieli. Bardzo wiele osób, z którymi będziemy rozmawiać, czy w genialnych naszych spółkach dystrybucyjnych, czy gdybyśmy próbowali składać jakieś wnioski do urzędów, czy coś, nie ma pojęcia, że istnieje taka kategoria jak małe elektrownie wiatrowe, będą próbowali nas pytać o wymagania, których spełnienie jest niezbędne, jeżeli stawiamy dużą megawatową elektrownię. I nie ma to nic, absolutnie nic wspólnego z naszą elektrownią, która ma kilowat. No dobra, jedziemy dalej. Zakres napięć 0-100 V, a ty mówisz, że 48 V, to o co tu chodzi? No chodzi tutaj o to, jak mamy napięcie rozwarcia w panelach fotowoltaicznych, to nie jest napięcie pracy, tak? W elektrowni wiatrowej jest to jeszcze troszkę inaczej, dlatego że po pierwsze wchodzi opór wewnętrzny uzwojeń, który zbija nam napięcie w momencie podłączenia absolutnie prawie każdego, najmniejszego nawet obciążenia. A na dodatek no, obroty wolnego biegu, czyli te tak zwane ferling po angielsku, no to są inne obroty niż będziemy mieli obroty przy obciążeniu elektrowni wiatrowej. Tak, tak jak z naszym psem, który biega jak wariat, ale jak porządnie eskimosi podpiąć sanki, no to już nie jest taki cwany, zwłaszcza jak na te sanki wrzucić tonę czegoś tam. To nagle się okaże, że nasz ukochany jamniczek tego nie uciągnie. No i tak samo jest z elektrownią wiatrową. Dwa, że napięcie nominalne 48 V, no to każdy, kto ma samochód, wie, że napięcie nominalne 12 V oznacza, że jak uruchomimy silnik, to pan elektryk bada i żąda, żeby tam było 14,4. To jest napięcie ładowania. W nowszych autach bardzo często jest to wręcz 14,8 V na każdy 12-voltowy akumulator. No to jak to sobie policzymy? To wychodzi nam, że 60 minus 4 razy 2 dziesiąte, czyli 59,2 w tej wersji maksymalnej, albo 56,6 w momencie, kiedy liczymy 14,4 na każdy akumulator. Uff, linia produktów, to już jest taki trochę marketingowy, no ale jeżeli ta karta katalogowa jest skierowana do instalatorów, dystrybutorów, hurtowników, czy wręcz sprzedawców, no to takie rzeczy muszą być, dlatego że tam może siedzieć chłopak czy dziewczyna w sprzedaży, która ma takich produktów 1000 i ona musi od razu wiedzieć, co z czym, co bez czego, bo sprzedaje nie tylko elektrownie wiatrowe, ale oprócz tego milion innych rzeczy, tak? Na przykład w hurtowni elektrycznej, gdzie będzie miała kilka tysięcy produktów. Linia produktów, generatory energii ze źródeł odnawialnych dla użytku indywidualnego, preferowana praca w układach autonomicznych wyspowych. Czyli tutaj ze względu na użyte napięcie raczej jest to generator do off-gridu, tak? O 48 V jako napięcie MPPT bardzo mało falowników da sobie z tym radę. Produkty komplementarne.
czyli z czym, z jakimi produktami naszą elektrownię można połączyć. Sterownik 4Energy 4830, czyli sterownik pilnujący napięcia na baterii, żeby nie przekroczyło nam 57 V o prądzie ładowania do 30 A. Sterownik ładowania akumulatorów wraz z bezstopniowym sterownikiem grzałek umożliwiający ładowanie od 1,5 m na sekundę i dowolne inwertery hybrydowe z wejściem MPPT. No i to już mamy załatwione i teraz przechodzimy do mięska, czyli dane techniczne. Moc znamionowa kilowat przy 15 metrach na sekundę, czyli to jest moc, którą gwarantuje producent. Napięcie znamionowe, ja nawet nie wiem co to jest. 48 V, czyli napięcie DC równe nominalnemu napięciu baterii akumulatorów, czyli to nie jest, prawda? Chodzi o to, że nie budujemy tego pod układ litowo-jonowy 50-kilkuwoltowy czy układ 36-woltowy. W tych sytuacjach elektrownia będzie pracowała, czy może pracować z mniejszą sprawnością. Prąd pracy. 3 razy AC 0,15 A, tak? Czyli 3 fazy prądu zmiennego. Jako, że jest to prąd zmienny, no i prąd pracy w zależności od obrotów jest od 0 do 15 A na fazę. Generator, jaki został użyty, czyli sama ta część produkująca prąd w elektrowni wiatrowej. Generator 3 faz prądu zmiennego AC, bezszczotkowy, tak? Czyli tak jak prawie wszystkie, nie prawie wszystkie, tak jak wszystkie w tej chwili generatory, są to generatory najczęściej na magnesach stałych, ale nawet jeżeli nie, to są bezszczotkowe, dlatego że no, nie możemy co kilka lat czy częściej włazić i wymieniać szczotek. To, no nie, po prostu. Samowzbudny alternator w samochodzie wymaga akumulatora i podania prądu wzbudzenia, żeby zacząć robić energię. Tutaj nic nie musimy, zakręcimy i już mamy prąd. Dlaczego? Dlatego, że nie w alternatorze samochodowym musimy zrobić elektromagnesy prądem dostarczonym z akumulatora. Tutaj są magnesy stałe neodymowe, więc one wystarczy, że zaczną się kręcić i już. Wzbudzenie, wirnik, magnesy neodymowe. Jedziemy. Wirnik, czyli śmigło. Trzyłopatowy, łopaty kompozytowe, kompozyt poliestrowo szklany, śmigła szybkobieżne. To są takie trochę marketingowe rzeczy, trochę techniczne. No, ciężko jest nazwać coś śmigłem czy skrzydłem szybko-wolnobieżnym, ale na przykład, tak jak było przy produkcji jednego z najsłynniejszych samolotów wszechczasów, czyli IWA-2, bardzo często właśnie ten profil skrzydła określało się profilem wolnobieżnym. Ja jeszcze jestem z czasów, kiedy nawet w modelach lotniczych były, mam do dzisiaj taką bardzo fajną książkę, profile skrzydeł modeli lotniczych. To chyba tylko dla mnie jest bardzo fajna książka, gdzie właśnie profile są rozbite na wolno i szybkobieżne. No i najczęściej po prostu wolnobieżne to są te profile, które mają wysoką grubość w stosunku do długości, czyli dużą różnicę drogi, jeśli chodzi o górną część śmigła i dolną część śmigła, tak, czy skrzydła, czy czegokolwiek. Więc tu chodzi o to, że to są śmigła szybkobieżne do pracy w dużych prędkościach. Średnica wirnika 1,7 metra, mocowanie generatora, kołnierz 4 otwory mocujące, czyli tu w zasadzie mocowanie elektrowni, przekazanie energii zapobiegające skręcaniu przewodów, trzyfazowa obrotnica pionowa, pierścienie mosiężne, szczotki węglowe. No, chyba nie trzeba nic tłumaczyć, bo już gadałem na ten temat. Przewody przyłączeniowe przy odległości 0,40 m, 3 razy 6 mm kwadrat, 40-100 m, 3 razy 10 mm kwadrat. Zakres temperatury pracy minus 40 plus 60 stopni. Tak piszemy, były wywożone nasze elektrownie do Afryki. Nikt nie zgłaszał, żeby się rozmagnesowały, bo kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałem zabawę z elektrowniami wiatrowymi, to był strach, że jak się podgrzeje magnesy, to one się rozmagnesują.
Wiatr uruchamiający poniżej metra na sekundę. To widać po śmigłach, prawda? Wiatr startu ładowania 1,5 metra na sekundę. To jest start pojawienia się napięcia, które przy przyłożeniu jakkolwiek małego obciążenia nie zniknie nam od razu. Wiatr mocy nominalnej 15 metrów na sekundę, mocy maksymalnej 16 metrów na sekundę. No to chyba proste, tak, że moc nominalna to jest co innego, a moc maksymalna to jest moc, która pojawia się w momencie, kiedy no, warunki są nietypowe, ale jeszcze elektrownia nie wprowadza samohamowania, czyli jeszcze sprawność jest utrzymana w okolicach tamtych 35%. Sterowanie kierunku, sterowanie mechaniczno-aerodynamiczne, płetwa steru kierunku, tak? Hamulec aerodynamiczny powyżej 20 metrów na sekundę, mechaniczny odporny na awarię urządzeń sterujących, zmieniający po przekroczeniu prędkości przetrwania, położenie generatora względem wiatru o 90 stopni w poziomie. Że co? Że nie? Że tak, że tak. A przez nie wiem ile lat żeśmy się bawili, żeby robić te ruchome stery kierunku, ruchome płetwy kierunku, no i wyobraźcie sobie, nie jest mi głupio, ale zrobił to ktoś, tak jak wszystkie wynalazki w ludzkości powstają, czyli po to, żeby zaoszczędzić. Wymyślił, że jak da ogon z płetwą, no bo wszyscy pewnie zauważyliśmy, a przynajmniej my, którzy zajmujemy się konstrukcjami i czasami coś robiliśmy sami rękami, że jest taka powierzchnia steru kierunku, przy której ten wiatrak bez przerwy myszkuje za wiatrem. Mało tego. I mimo wystawienia, no bo też są takie miejsca z tak słabym wiatrem, że ten wiatrak bez przerwy myszkuje, czy tam z tak zmiennym kierunkiem, że na przykład dookoła są jakieś drzewa, coś i nagle wiatr tym wiatrakiem gania na boki. Ale jak damy za mały ster kierunku, to ten wiatrak nigdy nie będzie równo ustawiony do wiatru. Co się okazało? Że można tą powierzchnię steru kierunku policzyć tak, żeby na normalnym wietrze, do tych 15, 16, 17 metrów na sekundę, powierzchnia płetwy sterowej była wystarczająca, a powyżej, kiedy zacznie się samo hamowanie śmigła, no bo śmigło nie jest w stanie, ono jest policzone na to, że jeżeli na końcówce jest 400 na godzinę, a tutaj z przodu nam, z przodu, teraz pokazuję, wieje wiatr 70 na godzinę, prawda, czy 60 na godzinę, no to jest ten kąt 60 do 400, to jest ten kąt końcówki łopaty, tak? Ale, czy tam 6 do 40, o, zrobiłem skrót, ułamka, ta-da-da, ale w momencie, kiedy tam nie będzie 40 z przodu, tylko dostaniemy prędkość 80 na godzinę, to kąt nam się nie zmieni, kąt będzie ten sam. I to samo śmigło pod tym samym kątem zacznie nam hamować. Zacznie nam hamować, co oznacza, że pojawi się składowa siły, która spowoduje, że ten nasz wiatrak zacznie tańczyć na wietrze. No i co wtedy? A? Wtedy się okaże, że ogon jest za mały do takiej zabawy. I całość stanie bokiem. Jak zobaczyłem pierwsze tego typu konstrukcje, to myślałem, że cwaniaczkowie, a ja tutaj mam takie sprytne rozwiązania, a wy jesteście głupi. No się okazało, że to ja jestem głupi, bo nie sprawdziłem. A można po prostu nie jeść tej żaby i już. I w ten sposób sprawa jest gotowa, sprawa jest załatwiona, nie ma żadnych mechanicznych części, a wiatrak jest w stanie przetrwać każdy wiatr. Mało tego, wiatrak. Maszt jest w stanie przetrwać każdy wiatr. Tada, dlatego że siły generowane przez wiatrak są bardzo, bardzo małe, powyżej 20 metrów na sekundę, bo po prostu staje nasz wiatraczek bokiem. Fajne? Fajne. Hamulec elektromagnetyczny, realizowany za pomocą sterownika i obciążenia zestawem grzałek o łącznej mocy w przybliżeniu 2 kW po przekroczeniu bezpiecznych parametrów pracy. Czyli możemy sobie ustalić wypełnienie PWM, tak żeby po przekroczeniu tych 57 V nie przeładować akumulatorów. Załącza nam się grzałka, czy 56 V, załącza nam się grzałka i
powinna to być grzałka 2 kW, po to, że w momencie, kiedy to napięcie nam wzrośnie z 57 i my zwiększymy wypełnienie, a ono ciągle będzie szło do 58, my zwiększymy wypełnienie, a ono ciągle będzie szło do 58 i my te wypełnienie będziemy zwiększali powyżej 1 kW, a jest bardzo silny wiatr. To w momencie, kiedy my je zwiększymy do 100%, czyli po prostu tak jakby na sztywno w tym momencie będzie podpięta grzałka 2 kW, wiatrak nam wyhamuje. I tyle. Dalej. Bateria akumulatorów 48 V, zależna od sterownika, czyli czy będzie to typ baterii litowo-jonowej, czy będzie to typ AGM, czy będzie to zwykła bateria kwasowa, to wszystko zależy od tego, jak będziemy tym sterować. W bateriach żelowych ważne jest, żeby nie przekroczyć parametrów ładowania, które przewiduje producent. Będzie to od razu widać, dlatego że baterie żelowe ładowane zbyt dużym prądem puchną. No, to samo jest zresztą z bateriami litowo-jonowymi, one nie puchną, tylko wybuchają, co jest jeszcze mniej przyjemne. Ok, następnie mamy coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli parametry prądnicy w funkcji obrotów. Gdybyśmy samą prądnicę podłączyli do źródła obrotów zamiast wiatru, to co byśmy uzyskali, licząc, że nasze źródło obrotów ma moc większą niż prądnica, czyli obciążone kilowatem nie straci obrotów, obciążone 1,5 kW nie straci obrotów. Tak, żebyśmy wiedzieli, co i jak o prądnicy. Dobra, i dalej idzie coś, co nas interesuje jeszcze bardziej. Wykres mocy w funkcji prędkości wiatru przy gęstości ośrodka 1,25 kg na metr sześcienny. 1,25, dlatego że wszystkie pomiary wykonujemy w Chinach, bo tam jesteśmy w stanie wpiąć się na tira i z masztem i się ciągać, a w wilgotnym klimacie to nie jest 1,22, tylko najczęściej jest 1,25 i więcej. Więc po to, żeby nie bullshitować, to mamy taki wykres. Na osi pionowej mamy moc, na osi poziomej mamy prędkość. No i tyle, można sobie popatrzeć w związku z tym, jak nam to ładnie wygląda. Jak widać, moc maksymalną moglibyśmy nawet przy tej długości śmigieł uzyskać sporo większą, ale te końcówki śmigieł są szersze po to, żeby ułatwić uruchamianie i zwiększyć produkcję energii przy 7-8 metrach na sekundę, nie przejmując się zbytnio tym, czy przy 16 metrach na sekundę uda się uzyskać 1,5 kW, czy nie. Bo no, to byłoby kłamstwo, bo prądnica na to pozwala, śmigła mogłyby na to pozwalać, tylko wtedy zbudowalibyśmy kolejny produkt typu Insta Breeze. Po co to komu, tak? Skoro tam to już jest. No i potem to już jedziemy. Zastosowania: produkcja energii elektrycznej dla systemów autonomicznych ze względu na zakres napięcia roboczego, możliwa współpraca z większością inwerterów hybrydowych o mocy 20 kW. Te rzeczy tutaj wypisane to są rzeczy, które normalnie robi się na szkoleniach dla sprzedawców u dystrybutora. Oni na tych szkoleniach głównie żrą pączki, więc żeby jakby jeszcze raz to przypomnieć w momencie, kiedy ktoś kartę katalogową, no przecież jak my kupujemy sobie elektrownię, to wiemy, po co ją kupujemy, prawda? Więc nam te rzeczy są niepotrzebne, ale właśnie, ale panom czy w firmie instalatorskiej, czy w firmie dystrybutorskiej są potrzebne. Współpraca z ogniwami fotowoltaicznymi w ramach jednego falownika to niższe koszty zakupu, instalacji i użytkowania. Czyli mówimy tutaj o falownikach hybrydowych 48 V, gdzie jest możliwość spięcia tego wspólnie. Typowe napięcie robocze instalacji off-grid wysokiej mocy umożliwia użycie zarówno akumulatorów kwasowych, jak też litowo-jonowych oraz litowo-fosforowo-żelazowych. Napięcie robocze i częstotliwość pracy ułatwiają zastosowanie w instalacjach grzewczych. No bo też sporo osób zaczyna przynajmniej od tego, że wstawia instalację do grzałki, no i zaczyna od grzania wody, bo wprawdzie jest to najmniej opłacalny sposób używania elektrowni wiatrowej, no bo moc grzewcza to jest
15 groszy za kilowatogodzinę, przecież spokojnie możemy grzać drewnem za właśnie 15 groszy za kilowatogodzinę, nawet ten bojler z wodą. Ale jest to też najprostszy sposób użytkowania elektrowni wiatrowej. No i to tyle. Czekam na panów celników, kiedy zdążą się wziąć za tą elektrownię. Mało prawdopodobne jest, żeby była dostępna jeszcze przed weekendem. To tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę o pytania. Pod filmem jest link do tego, że można sobie było tą kartę katalogową pobrać i się na nią pogadać. Pozdrawiam. Do usłyszenia.